Zazwyczaj z dużym ilorazem inteligencji idą duże pieniądze. Ale nie dzisiaj, bo dzisiaj będziemy oglądać najbardziej kreatywnych sprzedawców z OLX. Jest kategoria OLX za darmo i tam ludzie sprzedają gruz. Sprzedają naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dzisiaj to będziemy przeglądać. Zostawcie dużo lajków, widzowie, to będzie fajnie. 500 lajków i kolejny odcinek tego typu. Napiszcie, co dostaliście w święta, czy udany prezent, czy nie. Subskrybujcie kanał Baby, bo ona nie mówi takich rzeczy, bo ona mówi tak. A po co? Przecież widzowie są mądrzy. Ja mówię, ta mądrzy. No, słuchaj, jak właśnie ci ludzie. Jeśli ktoś ma wartość w swoim kanale, to wiesz, zasubskrybuję. A jaka jest wartość tych ludzi? Nie mam pojęcia. Kocham was, widzowie. Monitor 144 Hz. Wow! Ej, to jest dobry monitor. Ale jakie ramki złotych. To wygląda jak telewizor 40-letni. Ej, on wygląda jak ta postać. Ja była taka postać z animacji, która miała głowę zamiast telewizora. To wygląda jak taka postać z Dark Soulsa. No, tak mniej więcej wyglądają postacie w tej grze. Ej, niesamowite naprawdę. Czaisz? 144 Hz na pewno. Ale jakim to trzeba być z kamerą w ogóle, nie? Ej, w ogóle to jest kradziony monitor. To jest klasa. To wygląda jak klasa w szkole. Czaisz? W sumie no. Chłop ukradł monitor ze szkoły i go sprzedaje na OLX-ie. Ej, w sumie w końcu coś wyniósł ze szkoły, nie? Ej, that's fact, no. Łódka wędkarska Pambot. Oferuje 400. A pan by sprzedał za 400? Kwestia, czy przeszkadza, czy nie przeszkadza. Czy pilna sprawa, czy nie. Czy w potrzebie, czy nie. Stary, jeszcze nie wie, że wystawiłem. Jakby co, moja oferta aktualna. Moja już nie, ojciec się dowiedział. Ale czemu gościu sprzedaje łódkę starego? Łódkę za 700 zł? Łódka wędkarska. Ile kosztuje łódka wędkarska? O kurde, to jest zajebista oferta. Ej, łodzie kosztują tak mało? Naprawdę? Ty no, za 1000 zł, za ten. To dobra oferta była. Łódka jednoosobowa. Ej, ta łódka wygląda jak tych jednostek ze Stronghold. Fajne, widzowie. I sprzedają w Łodzi. 15 tysięcy lajków kupuję łódkę wędkarską. Przysięgam, widzowie, że kupię łódkę wędkarską, jak będzie. Dobra, 10 tysięcy lajków kupuję łódkę wędkarską. Nie wiem, za każdym razem, jak widzę ten obrazek, to mam bekę. Słuchaj, przynajmniej widzisz, co kupujesz, a nie tak jak w niektórych ofertach, że najgorsze części są zakrywane. Tak, to prawda. Tutaj wszystko. Jezu, ale co to jest? Wolałabym nie wiedzieć, ja co to też jest. Wolałabym nie wiedzieć. Ktoś sprzedaje hiszpety w Pet Simulatorze. Za 50, 30, 23. Poproszę o kurier DPD. Jaki kurier DPD? To jest produkt cyfrowy PET. Ludzie kiedyś się śmiali, jak można nóż w CS-ie kupić za 1000 zł, a teraz się ludzie śmieją, jak można peta kupić w Robloxie za 1000 zł. Ta sama porcja niewiedzy. Ci sami ludzie śmieli się z Bitcoina i co? Gdzie jesteście teraz? No w sumie Bitcoin jest w swoim miejscu. No w sumie też prawda. Sprzedam Thermomix TM6 nowy. Witam, czy Thermomix aktualny? Tak, proszę o telefon po godzinie 15. To ciekawe, dzwoniłam wczoraj i powiedziała pani, że już nieaktualne. Bo nieaktualne... What? W ogóle dogadywanie się z ludźmi, nie? Telefon! Przynajmniej widać, że działa. Wyświetlacz. Wyświetlacz. Nawet karta bankowa jest w gratisie. No i dziecko. Dziecku też? To ja nie chcę w takim razie. Pokémon też w zestawie. Nie wolno tak pisać. Nie. Nie wolno. Telewizor Samsung 40 cali LED Smart TV. Mała pomyczka. Nie no, ale... Ale tak szczerze, tak szczerze. Czy... Marka telewizora ma jakiekolwiek znaczenie? Tak, oczywiście. Ja na przykład mam jak miałem telewizor LG, to on się laguje i ma ciulowy interfejs. A Samsungi na przykład mniej lagują i mają lepszy pilot. Ja mam LG. Nie znasz życia. Co, detektor tętna płodu? Mogę rozmawiać z dzieckiem w brzuchu, czy to działa jak domofon? Nie, słuchać bicie serduszka dziecka i jest mierzone tętno dziecka. Bez sensu. Nie no, jakby, skoro nie mogę gadać z dzieckiem, to po to mam 45 zł wydać. Ale ja podziwiam takich ludzi, którzy mają cierpliwość do takich osób i rzeczywiście odpisałem im sens. No tu jeszcze, wiesz, przecinek, tak. Polskie znaki, emotka, a ona bez sens. Pa. Do widzenia. Popsute słuchawki, bez zdjęcia. Nawet nie mogę zobaczyć, jak będą wyglądać moje popsute słuchawki za 2 zł. Ale słuchaj, nie słuchać w nich muzyki ani w jednej, ani w drugiej. Nie no, fajnie, biorę. Szczerze, ja bym zrobiła taki odcinek, w którym będziemy kupować takie rzeczy. Ej, widzowie. No ile lajków i zamawiamy słuchawki, które nie działają? Dwa lajki? Jak 2 złote. Dwa lajki? No. Fajnie. To już Koks. Na duże, nie? Co mówię? Fotel gamingowy do komputera samochodowy. Ej, ale bez kitu. Przecież fotele w aucie to są krzesła gamingowe.
Widzisz? No. Multifunkcyjny. Na czym ty siedzisz? Na czym ja siedzę? Ja mówię, moja mama się śmiała z mojego krzesła, że jest jak do samolotu. Ja widziałem, jak chłop zrobił wózek inwalidzki z krzesła gamingowego. Serio? No, mega fajne. Ty. Bardzo fajna rzecz. 8 ludzi dodało do ulubionych. Oni myślą nad kupnem, nie? To jest niesamowite, nie? Legenda głosi, że do tej pory ktoś myśli nad kupnem tego fotela. Legenda głosi, że ktoś kupił już ten fotel. Gałka zmiany biegu w JDM Drift Japan Tuning Gruz. Gałeczka o długości takiej, co członek słynnego polskiego, cenionego rapera, artysty PS Mata. A, 14 cm. A, no to fajnie. No i wszystko wiadomo, nie? Wszystko wiadomo, 14,5 cm. Szkoda, że mamy automatyczną skrzynię biegu. Całkiem sporo. Paragony używane, za darmo. Więcej informacji na priv. Odbiór osobisty Łódź Bałty. Kurwa, Łódź Bałty, nie? Słuchaj, jakby nikt nie mógłby wpaść na to inny niż mieszkaniec Łódź Bałty, nie? Grand Theft Auto 6. Przedpremierowa wersja gry. Witam, mam na sprzedaż przedpremierową wersję GTA 6, PC, GTA 6. Więcej informacji udzielę w wiadomości prywatnej. Gra jest w wersji cyfrowej, nie pudełkowej, ale grę pan odpali i wejdzie na auto strażackie i mi wyśle ślina. Okej, okay. To już widziałem właśnie. Wygląda trochę jak GTA 5, oczywiście, że tak, ponieważ gra jest na etapie optymalizacji. Jeśli chodzi o grafikę, to zajmuje się tym graficy. Jest LSGC napisane, a chyba właśnie ty się dzieje akcja. To jest... To jest mit! To jest mit! Nie, nie, nie! Żadne Vice City, co ty gadasz w ogóle? To mity są, to ludzie teorie spiskowe tak, tworzą. Tak, tak. iPhone 8 za 749 zł. Witam, mogę zaoferować 600 zł. Witam, nie możesz. Widać, że wieśniak skus. O, ale to nie, że zszedłem ci ceny, 150 nie znaczy, że jestem wieśniakiem. A, nie no, fajnie, że tak powiedzieli do siebie, nie? Ale że iPhone'a tak tanio chcesz sprzedać? Wieśniak skus, a ja mam wujka skus. Nie I wolno co? Się śmiać. Jest wieśniakiem. Skus. Nie, jest właśnie. A, no to spokojnie. Imo brak kultury, można było ładniej mówić. No właśnie. Witam, nie możesz. Nie no, ale właśnie dobrze mu powiedział. Spytał się tak, możesz? Nie możesz. No to co więcej mówić, no? Czasami widzowie nie trzeba tłumaczyć, czasami wystarczy po prostu powiedzieć wprost. Apple iPhone 7 plus 256 B Onyx jest b, coś tam. Za ile byś to ziomuś ostatecznie opierdolił dla mnie? Mogę zejść jeszcze o 100 zł. Ok, za godzinkę, dwie, tak mniej więcej się odezwę, ok? Ok. Dobra, teraz pan słucha. Dla siostry iPhone się podoba i cacy wszystko jest, ale za drogo. Propozycja 1600 zł i siostra powiedziała, że fiki biki, jak coś z nią ekstra. Ode mnie siebie powiem, że jest naprawdę dobra w te klocki. Jak coś siostry zdjęcie mam, żeby nie było, że gruba albo coś. Siostra 23 lata i ma, ma i dobra niunia jest. Wzięłabyś? Ja bym na przykład... Bardzo tanie ceni swoją siostrę. Laptop Dell. 180 zł, jaki tani. Możliwość zamiany za rower. Nie dziękuję, nie potrzebuję roweru, tylko sprzedaż. To się p***. Nie no, co, co jest w ogóle z tymi ludźmi nie tak? Widziałaś to, jak panie sprzedają? To ty sprzedajesz tego Xboxa? Tak, tak, można zdjęcie? Aha. Xboxa, aha, ok. To jest pierwszy mężczyzna, który nie był zadowolony z półnagiego zdjęcia kobiety. To prawda, no ja... Co za disrespect poleciał. Dokładnie, żałosne, że tak dla niej powiedział. A ona teraz płacze w poduszkę i co? Czaisz taką mikrofalówkę se kupić? Używana, ale dalej działa. Działa, nawet wyświetlacz ma. Nie no, wyczyszczona tak dobrze, się aż odbija. Sprzedam sukienkę rozmiar 40, pasuje na 42, założona raz na imprezę, ma teraz wiewny tuszujący okrągłości, a tylko wysmalowany aplikacja. Ja cisnąłem bekę z tego spuzonem. Czaisz, nie? Bo te starsze panie to one tak korzystają z tego telefonu, tak. I nagle się okazuje, że... Zostawia zdjęcie jak stary na podłodze. Co się dzieje? Tata? To pewnie zdjęcie z tej imprezy. No. Nie no, ej, właśnie. No właśnie, raz na imprezę założę. Raz na imprezę założę. Ej, to dobra impreza była, nie? Tak mi się wydaje. Głosi homi. I mu podobny. Słuchajcie, chłop po prostu przychodzi do waszego domu i zaczyna głośniej śpiewać piosenkę, która leci wam w telefonie. Ale... to? No, a mi się wydaje. Robi tak. Co za piosenka, napiszcie w komentarzu. Właśnie chciałam zgadnąć, ale nie mam pojęcia. Serio? No, to no. Jest... A, dobra, już wiem. To powiedz, zacenzurujemy ci usta. Panie zielone? Nie. Co? To jest... Tyle mam modele samochodów, cena za sztukę 15 zł, zapraszam. Patrz, ile ich ma, widzisz? Tyle ich ma. Chciałam się pochwalić, mordo, słuchaj.
każda 15 zł, rozumiesz? Mi się wydaje, że ten pan nawet nie chce sprzedać tych samochodów, tylko on wystawił to ogłoszenie, żeby się pochwalić. Tak, poflexować się chciał, mój no. Daj. Kurde, mała, malutka. Możesz tylko popatrzeć. Wiesz, ile tutaj pieniędzy jest? O, ze mną się ustawisz do końca. Do końca życia się ze mną ustawisz. Tutaj masz białego, tutaj masz czarnego, tutaj czerwonego. Żyć nie umierać. Co to jest? Co to jest? Ale kolor idzie na typa, jakiego i czemu? No ba, bo kupiłem spodnie od typa, fit na mnie i pana. Co to jest w ogóle? Bo ja... Co jest w ogóle nie tak? To są spodnie do stekowania. Nie no, nawet jakby tak założył, to i tak co z tego? Mi się wydaje, że tak jest za dużo materiału. O Jezu, to jest masakra jakaś. To są sanie świętego Mikołaja. Sprzedam choinkę, bo już niepotrzebna. Około 160 my, ładnie ubrana z lampkami i ozdobami. W gradnicie dorzucam sprawne cabrio, w którym jest zakotwiczona. Do odbiorów w Sławkowie 41260. Ja już jadę. Czaisz za darmo takie auto? Ludzie ze Sławkowa, skąd macie takie rzeczy? Ale czaisz? Odbierasz choinkę i auto masz w gratisie, nie? To no. Po co brać udział w odcinkach czajnika, jak można auto za darmo dostać w Sławkowie? Czy to jest Jacek Jaworek? Nie no, nie, chyba nie. Sprzedam sprzęt wękarski, komplet, bardzo tanio. Tell, hidden information. Ale słuchaj, tak szczerze, no to widzisz właściciela, od razu możesz powiedzieć, że ten chłop istnieje, nie chce cię oszukać, no bo już masz jego twarz. I wygląda jak wędkarz. Wygląda jak wędkarz. Jaworek, no ktoś ten napisał, bez kitu Jaworek się odnalazł. Ej, to nie tylko ja miałem w głowie, że wygląda. Policja przez cały ten czas szuka Jaworka tylko po to, żeby znaleźli go na OLX-ie. Tak, czaisz? A gość mówi tak, no ja sobie ryby łowię w Wielkopolskim, w Ostrowie Wielkopolskim i co? A wy mnie szukacie za granicą, łebki głupie. Oferuję dekoracje i ozdobne magnesy na... Co? Magnesy na lodówkę! 5 na 7 cm, 500 sztuka, cześć! Tam jest Rydzyk, Tusk, kać... Ojejku! Jezu, jakie kombo! Cześć, idziesz do babci, mówisz tak, babciu, mam dla ciebie prezent, to jest magnes z Morawieckim. Babcia mówi tak, wypier... Ej, ale ja jestem ciekawa, że rzeczywiście są babcie, które mają na przykład Rydzyka na... lodówce. Na, wiesz co, jeśli o tym pomyślałaś, to na pewno jest jakaś taka osoba, nie? Na 100%. Wkurcie twoja stara kopara lubi luźna siostra mini, sprzedaj ją nam, my kupimy luźny sprzęt, wymienisz sobie na nową ciasną i będziesz znowu obrabiał rowki i dziurki. Proszę, priv. Jezus Maria. To jest... Zmęczyłem się czytając to. No ja słuchając to się zmęczyłem, tak szczerze. Widać, że stać ich na kupno mini koparki. Żeby i... rowy w rowie. Tak. Widać, że Rzeszów. Ja już dzisiaj każde miasto chyba obraziłem. Tak mi się wydaje, no. Sweterek rozpinany. No fajne, to fajny. Fajny sweterek. Niektórzy by zapieli, a niektórzy... Co? Sonia jest zdrowa, ma szczepienia i książeczkę. Czy wiecie może, jak duża będzie w sensie? Po jakiej matce i ojcu? Mogę prosić o więcej zdjęć? Takie dostałam zdjęcie matki od poprzedniego właściciela. Ale to chyba ojciec, siura widać od razu. Faktycznie. Jezu, może jakby to Maja Staśko powiedziała. Genitalia nie świadczą o płci. No właśnie. Ja mojej mamie miałem takie krzesło kupić. Oddam krzesło w stanie idealnym, bo to jest krzesło fryzjerskie, czaisz? Montujesz je ze starego krzesła biurowego crafting. Tak, masz ten stół craftingowy w Minecrafcie, podchodzisz i rzucasz właśnie, wiesz, to ten spód od krzesła zwykłego. Dobra. I dajesz jeszcze siedzonko od rowera. Powalone. Mówisz tak, Jezu, to jest krzesło do fryzjerstwa, zajebiste. Pomogę sprzedać różne sprzęty, urządzenia. Oferuję robienie zdjęć produktów, które chcę sprzedać wraz ze swoim odbiciem cycków. Biorę 10% od sprzedaży, milion 20 zł. Oferta jak najbardziej poważna. Ej, szczerze, ja jestem pewna, że ludzie by to bardziej kupowali. To jest prawdziwy rekin biznesu, nie? Ta no, babka. Niesamowita 10% jest. Od sprzedaży. No. Fair trade jak dla mnie. Dla mnie też. Za darmo, Przarek niemiecki. Czasem miauczy, ale to dlatego, że zna dwa języki. Fajny taki pies. Ja bym wolała takiego owczarka niemieckiego, powiem ci. Spoko pies. Kolczyk do pępka chłop wali babę. Kraków. Nie no, co to jest w ogóle za kolczyk? Znaczy, wiadomo. Widzę, musieliśmy zacenzurować ten obrazek dla was. Tak. Ja już mam chyba dość, Filipku. Ja też chyba mam dość. No cóż, widzowie, doczekaliście do końca, także dziękujemy serdecznie za oglądanie. Wpadajcie na nasze Instagramy. Jeśli chcecie się znaleźć na kolejnym odcinku z DM-ów, to zostawcie DM-a w mojej skrzynce odbiorczej. I żegnamy się. Do widzenia. Napiszcie coś głupiego do niej. Głupiego napiszcie coś.